Witamy wszystkich po raz kolejny. Dzisiaj chcielibyśmy podsumować nasz pierwszy rok życia w kamperze, bo dokładnie 1 grudnia 2021 roku zapakowaliśmy nasze ostatnie rzeczy do kampera i od tego momentu to on stał się naszym domem. Skupimy się tutaj nie na przejechanych, nie na odwiedzonych miejscach, tylko właśnie na kosztach życia w kamperze, jak to wyglądało przez ten rok. Także zapraszamy. Przez ten rok przejechaliśmy prawie 40 tysięcy kilometrów, czyli tyle, ile mogliśmy przejechać do pierwszego serwisu, ale o tym za chwilę. Odwiedziliśmy wiele krajów, m.in. Anglię, Holandię, Belgię, Szwajcarię, Włochy, Hiszpanię, Monako, Liechtenstein i inne. Spędziliśmy również sporo czasu w Polsce. Zużyliśmy tysiące litrów wody, paliwa i sporo gazu. I tutaj właśnie chcemy przejść do podsumowania kosztów. Może zaczniemy od kosztów paliwa, bo to wyniosło najwięcej. Tak jak mówiłam, przejechaliśmy prawie 40 tysięcy kilometrów i na paliwo razem z AdBlue, bo to też musimy tutaj liczyć, wydaliśmy 57 tysięcy złotych. Także to raczej pochłonęło najwięcej pieniędzy, jeżeli chodzi o całe podróżowanie. Kolejnym dużym wydatkiem był gaz. Gazu używamy do ogrzewania kampera, do podgrzewania wody, do kuchenki mamy gazową, lodówkę mamy na gaz, także troszeczkę tego idzie. I założyliśmy, że tankujemy dwie butle, policzyliśmy, że tankujemy średnio w roku dwie butle co 3 tygodnie. Przy czym zimą to wychodzą dwie butle co 2 tygodnie, natomiast latem dwie butle co 4 tygodnie, co dało nam w roku 3600 zł wydanych na gaz. Kolejnym kosztem jest opróżnianie toalety. Pojedyncze razy robiliśmy to w miejscach do tego typowo przeznaczonych, typu kempingi, gdzie koszt opróżnienia toalety i napełnienia zbiorników z wodą wynosił w granicach 30-50 zł. Natomiast staramy się zawsze wybierać miejsca do opróżniania przy autostradach, które są po prostu darmowe. Jeżeli chodzi o częstotliwość opróżnienia toalety, to wychodzi nam mniej więcej co 3 dni, czyli wyszło 100 razy w ciągu tego roku. Za każdym razem po opróżnieniu toalety trzeba wrzucić do niej kostkę. Koszt jednej kostki to 5 zł. Co dało nam 500 zł w roku. Jeżeli chodzi o napełnianie zbiorników z czystą wodą, robimy to za darmo na stacjach benzynowych albo na jakichś farmach, wszędzie gdzie jest dostęp do świeżej wody. Kolejny duży koszt, jak się okazało, nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duży, to jest pranie. Musimy robić około 2 prań w tygodniu przy takiej 5-osobowej rodzinie, przy dzieciakach. Wychodzi to właśnie około 2 razy w tygodniu. Koszt jednego prania i jednego suszenia to około 12-13 euro. Zakładając, że robimy to 2 razy w tygodniu, wychodzi nam po przeliczeniu na złotówki 120 zł na tydzień. Czyli w ciągu roku policzyłam, że było to aż 5000 zł, 5900 zł. Także to był taki ogromny koszt, którego wcześniej nie liczyłam, a okazało się, że bardzo dużo to kosztuje. Jeżeli chodzi o prąd, wydawałoby się, że mamy go za darmo, ale tak naprawdę za darmo nie jest, ponieważ najpierw trzeba było zapłacić za panele, a w ciągu tego roku okazało się, że skończyły nam się akumulatory. Przestały być takie wydajne i trzeba było wymienić 2 akumulatory. Koszt jednego to 600 zł, wymieniliśmy 2, czyli zapłaciliśmy 1200 zł za akumulatory. Kolejnym kosztem, który ponieśliśmy w ciągu roku, to była wymiana filtrów wszystkich i oleju. Jeżeli chodzi o filtr paliwa, wymienialiśmy go co 20 tysięcy kilometrów. Jeden filtr kosztował 220 zł. Natomiast pozostałe filtry i olej wymienialiśmy co 10 tysięcy kilometrów i koszt filtrów był kolejno 36 zł, 52 zł, 28 zł. Co dało nam w ciągu roku 2100 zł. To był koszt wymiany filtrów i oleju. W ciągu tego roku skończyły nam się również 2 opony, które trzeba było wymienić. Już teraz nie pamiętam, to były Michelin Camping, coś takiego. Koszt jednej takiej opony to 1500 zł, natomiast nam udało się kupić jedną oponę za 500 zł i kupiliśmy 2 takie opony.
Także 1000 zł wydaliśmy na opony. Kolejny wydatek to klocki i tarcze, za które zapłaciliśmy 500 zł. W ciągu tego roku mieliśmy przykrą niespodziankę, odfrunęło nam okienko boczne. Koszt zakupu takiego okna to 2-2,5 tysiąca złotych, ale nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że musieliśmy na nie czekać około pół roku. Także jeździliśmy bez okna. Radek zrobił po prostu jakąś zaślepkę i... No i tak, no i czekaliśmy. Także 2-2,5 tysiąca złotych wymiana okna. W ciągu tego roku padło nam również radio i stwierdziliśmy, że nie będziemy zastępować go kolejnym. Postanowiliśmy kupić tablet. Wydaje nam się, że to będzie lepsze rozwiązanie i zresztą już chwilę z niego korzystamy i to jest lepsze rozwiązanie. Mamy tablet 12-calowy podpięty bezpośrednio do wzmacniacza. My akurat postawiliśmy na tablet Lenovo, który kosztował 4000 zł, ale wiadomo, że nie trzeba wydawać takich pieniędzy. Można kupić coś zdecydowanie tańszego i też będzie działać, wydaje nam się, że lepiej niż standardowe radio. Kolejnym kosztem, który ponieśliśmy w ciągu roku, to jest koszt wymiany dywanów. Zamontowaliśmy sobie z przodu w kabinie dywan i wymieniliśmy go w ciągu roku 3 razy. Koszt jednego dywanu to 100 zł, także zapłaciliśmy 300 zł za dywan. W ciągu tego roku musieliśmy też zrobić aż 3 przeglądy. Pierwszy przegląd to był przegląd zabudowy, który kosztuje 1000 zł. Kolejny przegląd to przegląd techniczny, który kosztuje 100 zł. I ostatnim przeglądem był przegląd Fiata, który kosztuje około 600 zł. I w tej cenie oprócz przeglądu wymienili nam też filtry kabinowy, paliwowy i powietrza. Przy czym filtry były nasze, także był to koszt tylko przeglądu z wymianą. Po roku jazdy kamperem okazało się, że rozszczelniło nam się turbo. Na szczęście auto było na gwarancji, także zostało to wymienione na gwarancji. Natomiast jeżeli nie mielibyśmy gwarancji, musielibyśmy sobie to naprawiać we własnym zakresie, zostało to wycenione na około 7000 zł, także dość pokaźna suma. Padł nam też czujnik filtra DPF, też na szczęście zostało to wymienione na gwarancji. Podsumowując, w ciągu tego roku wydaliśmy prawie 80 tysięcy złotych na życie i mieszkanie w kamperze, ale przede wszystkim tą kwotę pochłonęło paliwo, za które zapłaciliśmy 57 tysięcy złotych. Zapłaciliśmy za nie tak dużo, ponieważ podróżujemy akurat w takim, a nie innym czasie, gdzie to paliwo poszło strasznie do góry i kiedy liczyliśmy średnią, wyszło nam około 9,5 zł za litr paliwa. Ponieważ przejechaliśmy 40 tysięcy kilometrów, no wyszła dość pokaźna suma. Wiadomo, że nie każdy będzie jechał 40 tysięcy kilometrów, no nam akurat tyle wyszło. Nie liczyliśmy tutaj, ponieważ nigdy nie korzystaliśmy z żadnych płatnych kempingów, także ten wydatek nam odpadł. W tej cenie nie ma też zawartego jedzenia, nie ma zawartych jakichś drobnych opłat typu telefon, internet, tego typu. Także jeszcze raz, za rok życia w kamperze, w taki sposób, jaki my żyliśmy, czyli sporo jeżdżąc po górzystych terenach, jeżdżąc zimą, wyszło nam 80 tysięcy złotych. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.